piątek 30 września radni spotkali się na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Świeciu. Głównym powodem zwołania obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. Wypłacany przez państwo za pośrednictwem samorządów dodatek węglowy pochodzi z Ogólnopolskiego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. To finansowanie pozabudżetowe, które musi być wprowadzone do budżetu gminy decyzją radnych. Tak też się stało po to, aby mieszkańcy gminy jak najszybciej otrzymali pieniądze. Dzisiaj jest sesja nadzwyczajna, otrzymaliśmy pieniądze na dodatek, na wypłatę dodatku węglowego. Takie są zasady, że musi ta kwota być przyjęta przez radnych Rady Miejskiej w uchwale zmieniającej budżet. Mieszkańcy oczekują, dzwonią, oczekują na wypłaty tych środków, także musimy spełnić tą formalność. Dlatego dzisiaj zwołaliśmy sesję i mam nadzieję, że jednogłośnie radni zadecydują o tym, że te środki przechodzą przez nas w budżet i rozpoczniemy wypłatę tego dodatku. Wpłynęło blisko 3000 wniosków. 1000 wniosków mamy już tak zweryfikowanych, także bezzwłocznie przystąpimy do wypłaty środków mieszkańcom. Realizacja tego dodatku jest niezwykle czasochłonna, dlatego urzędnicy Wydziału Polityki Społecznej pracują także w soboty, aby zrealizować wszystkie wnioski. Obie ustawy były bardzo trudne jak dla nas, ale daliśmy sobie świetnie radę i po prostu jesteśmy gotowi do wypłacania pieniążków. Do tej pory złożyło nam około 3300 osób wnioski. Na dzień dzisiejszy mamy 1/3 już wprowadzonych do systemów i od poniedziałku zaczniemy wypłaty dodatku węglowego. Rozumiemy, że oczekiwania mieszkańców na pewno są większe, ale niestety muszą zrozumieć, że robimy wszystko, aby to było jak najszybciej, ale każdy wniosek trzeba sprawdzić, każdy wniosek trzeba dokładnie wprowadzić do systemu i to wymaga pewnego czasu. Poświęcamy tego czasu bardzo dużo, ponieważ pracujemy już w godzinach nadliczbowych, nawet w soboty, więc korzystając z okazji, proszę o wyrozumiałość naszych mieszkańców. Wnioski, tak, były na początku składane, bo taka była możliwość prawna, na jeden adres kilka wniosków. Później ta sytuacja się zmieniła w związku z wejściem nowej ustawy i my rozpatrujemy wnioski według nowej ustawy. Także na jeden adres przypada jeden mieszkaniec. I proszę, żeby to już teraz tego przestrzegać. Ci, którzy złożyli inaczej, otrzymują odmowy lub są wnioski bez rozpatrzenia dalszego. Wnioski można składać do 30 listopada, także będziemy oczekiwać na naszych mieszkańców. Wielu radnych jest zdania, że dodatek jest ważny, ale nie rozwiąże sytuacji na 100%. Ich zdaniem ważne jest, aby mieszkańcy gminy otrzymali wsparcie. Tak jest w tym naszym kraju, że jest coraz gorzej, zamiast lepiej to jest gorzej i robiliśmy wszystko z panem burmistrzem, żeby ta sesja właśnie się dzisiaj odbyła, bo już miał mnóstwo telefonów, że gdzieś tam wypłacają, gdzieś tam nie wypłacają i dlaczego u nas jeszcze nie płacą tych pieniędzy. W związku z tym dzisiaj będzie sesja i już od dzisiaj mogą zacząć płacić te pieniądze, także no mówię, robimy wszystko, żeby chociaż w gminie było lepiej, jak jest w tym kraju całym. Uważam, że to jest taki punkt porządku obrad, który był rzeczywiście pilny, dlatego że no, sytuacja jest tak, jaka jest, po prostu ceny węgla rosną i przede wszystkim wymaga to uspokojenia. Dlaczego ceny rosną w takim tempie? Dlatego, że po prostu wszyscy się tak niepokoją i tak się dzieje wtedy, kiedy po prostu na rynku dokonuje się pewnych manipulacji cenami, bo ceny węgla wzrosły, ale ich produkcja tego węgla w taki sposób nie wzrosła. Więc to jest kwestia no, pewnych, powiedzmy sobie, perturbacji na rynku. I dlatego trzeba szybko reagować po to, żeby uspokoić sytuację, żeby mieszkańcy mieli możliwość zakupu tego węgla w tych wyższych cenach. Natomiast problem dalekosiężny jest taki, co zrobić, żeby te ceny węgla i w ogóle ceny energii nie były tak wrażliwe na sytuację zewnętrzną, taką jak pandemia czy wojna, bo to jest właściwy powód,
i trzeba szukać rozwiązań u źródeł. Bardzo dobra decyzja burmistrza, że w ogóle jest ta sesja nadzwyczajna, bo wiem też od pracowników, że ludzie poddenerwowani dzwonią, chcą już te pieniądze, urząd ma te pieniądze na koncie, a nie rozumieją, po prostu konstrukcja prawna dziwna jest moim zdaniem. Powinno to być przyznane dotacją, to wówczas burmistrz swoim zarządzeniem mógłby zmienić budżet, a źródłem finansowania są środki przeciwdziałania COVID. Też dziwna sprawa, co braki w węglu mają wspólnego z COVID-em, no ale no tak to już jest. Więc tak, to jest formalność, wszystkie opinie klubu, byłem na Komisji Finansów, są pozytywne, więc na pewno to zatwierdzimy po to, żeby burmistrz już tuż po sesji mógł szybko wypłacić te pieniądze. Inna sprawa na temat jakby oceny tej całej sytuacji, no ale to już nie sprawa samorządu, tylko to bardziej polityka centralna. Dzisiaj ważna sesja, która oczekiwana była przez mieszkańców, bo jak wiemy, no, mieszkańcy nie mają dużo środków finansowych na węgiel i bardzo się martwią tą obecną zimą, ale no, niestety jest problem, że nie ma tego węgla. Ja tutaj w naszym mieście sprawdziłem jeden skład węgla i pusty jest. Nie ma tego węgla i cena jest też wysoka, bo mamy ceny pod 4000. Jeśli teraz więcej pieniędzy też wejdzie na rynek, mogą ceny jeszcze węgla wzrosnąć. I co też jest niepokojące, że ten węgiel, który nawet uda się często mieszkańcom kupić, jest niskiej jakości, co powoduje to, że trzeba go spalać więcej. Dlatego są duże obawy. Dobrze, że chociaż te środki są, ale no niestety największy problem to jest to, że tego węgla nie ma, nie można go kupić. No my jako gmina, no tutaj bardzo szybko pan burmistrz zwołał tą sesję, żeby jak najszybciej wypłacić mieszkańcom, bo to na te pieniądze mieszkańcy czekają i my jako radni bardzo szybko zebraliśmy się i urzędnicy bardzo ciężko pracują. Też tutaj od pani kierownik wydziału słyszałem, że nawet w sobotę są te wnioski rozpatrywane, bo to jest bardzo dużo już wniosków. Mamy teraz około 3600. Te wnioski cały czas napływają i jest to bardzo dużo pracy, bo trzeba zweryfikować te wnioski. Później trzeba przygotować wszystko do wypłaty. Dlatego też proszę mieszkańców o cierpliwość, bo cały czas intensywnie wydział też ma wzmocnioną ilość pracowników, którzy z innych wydziałów są przenoszeni, żeby te wnioski jak najszybciej rozpatrywać i prace trwają i naprawdę ciężko sam wydział pracuje, żeby mieszkańcy naszej gminy otrzymali te środki finansowe jak najszybciej. Dla gminy Świecie, podobnie jak dla wielu samorządów, to będzie trudna zima. Sezon grzewczy dopiero się zaczął. Do tego dochodzą opłaty za energię elektryczną. Sytuację ratuje fakt, że w wielu punktach miasta i okolicy oświetlenie jest już wymienione na LED-owe. To z kolei pomoże ograniczyć koszty. My również planujemy oszczędności, robimy audyty. Chcemy jeszcze raz będziemy zmieniać do końca roku budżet. Chcemy zmienić jeszcze oprawy sodowe z lamp sodowych na oprawy LED-owe, co pozwoli nam zaoszczędzić energię elektryczną. Rozmawiamy z dyrektorami szkół, żeby również oni zarządzili takie funkcjonowanie swoich placówek, żeby zarówno nauczyciele, jak i uczniowie dbali też o tą energię. Także no zobaczymy. Cały czas ważą się jeszcze losy tej ostatecznej kwoty, ile będzie kosztowała 1 MWh. My mamy ją na 1500 zł, ale zapowiedzi rządu są, że nie będzie wyższa niż 618. No to by była dobra informacja. No bo w niektórych miejscach gminy jeszcze mieszkańcy chcą oświetlenia, budujemy nowe obiekty, gdzie też będziemy musieli je utrzymywać, także no jakby te oczekiwania wzrostu tej energii, nie tylko energii elektrycznej, ale i gazu czy ciepła wytwarzanego z innych paliw, no będzie wzrastało i tutaj każdy samorząd stoi przed wielkim wyzwaniem. Mam nadzieję, że w Świeciu poradzimy sobie z tym. To, że ceny w przetargach są 500, 800, 1100% nawet więcej, Piotrków, Radom chyba był rekordzistą 900, ale już został pobity. Mało tego, ostatnio czytałem w Gdańsku sztab kryzysowy, żadna firma energetyczna nie złożyła oferty, więc sytuacja naprawdę jest bardzo poważna. Liczymy na te zapowiedzi rządowe, które zamrożą również ceny prądu dla samorządów. Wówczas to byłby wzrost tylko 40%, ale jakbym... Tak, oczywiście, no gdybym w zeszłym roku miał powiedzieć wzrost 40%, to złapałbym się za głowę, a teraz patrząc na to, co się dzieje na rynku, to rzeczywiście no chciałbym, żeby było to tylko 40%. Do pewnego czasu się wszystko jakoś kumuluje, ale jak zajdzie
konieczność planowania inwestycji na przyszły rok i jak policzymy tę energię zużytą we wszystkich naszych jednostkach gminnych, tych szkołach, salach gimnastycznych, w tym wszystkim, to na pewno zbraknie tych pieniędzy. Jestem przekonany, że te inwestycje będą musiały być do minimum okrojone. Pamiętamy, jaka była kwestia cukru. Mam znajomych, którzy również mieszkają w Niemczech i na przykład w pewnym okresie w Niemczech mąki nie było. To nie jest zjawisko tylko i wyłącznie znane w Polsce. To jest zjawisko znane w Europie i to się dzieje wtedy, kiedy są różnego rodzaju perturbacje, czy polityczne, czy gospodarcze na rynku i ci, którzy obracają pewnymi dobrami, na to zwracają uwagę. Po prostu pewne niepokoje wywołują wzmożony popyt i ten wzmożony popyt znowu generuje podwyżkę cen, a ktoś na tej podwyżce cen zarabia. Na dłuższą metę jednak powinny być ceny rynkowe. To jest taka nadzwyczajna ingerencja państwa w gospodarkę, ale no dla dobra społeczeństwa. Mamy nadzwyczajną sytuację, która zmienia gospodarkę energią i w związku z tym też musi być nadzwyczajna reakcja. Dużo robiliśmy, dużo dofinansowaliśmy ekologicznych właśnie źródeł, dużo wniosków o panele fotowoltaiczne. Także no tutaj gmina od 2016 tak naprawdę fotowoltaikę dofinansowuje, daje dotacje. No i z tym oświetleniem też systematycznie co roku duże inwestycje, bo cała Wojska Polskiego rozpoczęliśmy w tej kadencji wymianę i korzystamy z różnych źródeł, z różnych pożyczek, gdzie jest to możliwe. Z nowej perspektywy finansowej rozdania Unii Europejskiej również chcemy zrobić duży projekt, bo tych lamp zostało nam jeszcze na majątku gminy ponad 1000 sodowych. No byśmy chcieli zrobić może ponad 100 jeszcze w tym roku, także jeszcze troszkę nam zostało. No ale... No, jesteśmy optymistami i chcemy, żeby funkcjonowały nasze obiekty. Wiem, że inne samorządy zamykają baseny. No, chcielibyśmy, być może kierownik basenu też szuka środków jakichś oszczędnościowych i chcielibyśmy, żeby te obiekty funkcjonowały, po to je wybudowaliśmy. Może nie będzie to w 100% funkcjonowało tak, jak powinno, ale myślę, że nie zamkniemy naszych basenów i innych obiektów i mieszkańcy mimo tych wzrostu cen będą mogli dalej korzystać z tego, co gmina wybudowała. Wypłaty dodatku węglowego ruszyły od poniedziałku. O sposobie ich realizacji mówi skarbniczka gminy Marzenna Rzymek. Ustawodawca dopuścił wypłatę również w kasie. W związku z tym tam, gdzie zostało to złożone, będziemy wypłacać przez rachunki bankowe i to na pewno będzie wypłata łatwiejsza, szybsza, bez angażowania mieszkańców. Natomiast ci, co zaznaczyli, że będą odbierać w kasie, wiąże się to z taką techniczną rzeczą, że trzeba jednak zrobić takie listy kasowe, pobrać gotówkę z banku, przywieźć tą gotówkę, no i wypłacić, wezwać jeszcze tych mieszkańców do odbioru w danym dniu. No i można zobaczyć, jakie to będą kwoty, bo na przykład 100 takich dodatków to będzie 300 tysięcy złotych. Mieliśmy takie zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o dodatek węglowy, szacowany na podstawie liczby składanych wniosków, około 9 milionów złotych. Wpłynęło 6,5 jako pierwsza transza, w związku z tym no, myślimy, że będą kolejne transze zgodnie z ilością złożonych wniosków. Całą retransmisję z nadzwyczajnej sesji można zobaczyć na stronie internetowej Gminy Świecie w specjalnej zakładce. Tam też umieszczony jest ten materiał filmowy z napisami.